Widzu, szybka jedna prośba, zostaw łapkę i komentarz, żeby algorytm nakarmić, żeby filmy szły do nowych osób. Dzięki bardzo i oglądajcie. Nimi. Wyglądasz za młodo na Harper. Dolce. A wiedziałem, że cię sprowokuję, k***a, siemano. Wszystko okej z panem? O nie, chyba nie. A co pana boli? Serce. Jak to serce? Nie wiem, właśnie. Zapisz sobie mój numer, w razie czego się odezwij. To może ja twój zapiszę. Nie, podaj mi swój, ja ci wyślę SMS-a, tak będzie łatwiej. No i jednak się puścił, poszedł do pracy, normalnie znowu był szeryfem, no i co? Aha! Jakiś mąż on sobie znalazł. Janek się obudził. Janek? Mhm. Dobra. Teraz na niego zadzwonię. Robimy na niego napad? Możemy coś zrobić, no. W ostatni dzień, rozumiesz, poszedłem do twojego kasyna, wygrałem 11 milionów i wydaliłem stąd na 5 lat. A co ty kłamiesz? Harper mi powiada, pojechałeś, zostajesz znowu policjantem. Co? No tak, książka. Ała. Głupia. Dobra, tak jak się umawialiście, jak się umawialiśmy, bierzemy piszkele. Wykręcam ci ręce. A, dobra, topimy go, z... myślałem, że co? Masz p***ane, tak naprawdę nie ma żadnego zioła! Dzień dobry. Czemu ja nie słyszę? Dzień dobry. Wszystko okej z panem? O nie, chyba nie. Co panu jest? O, ale przy***ałem. A co pana boli? Serce. Jak to serce? Nie wiem, właśnie. Kiedy niech pan wstaje. Kto to jest, p***a? Wszystko będzie dobrze. Dobra, a co by się stało? Żyjesz? Nic ci nie jest? No właśnie, o tyle dobrze, że ten samochód jest jakiś, nie wiem. Powiem ci tak, lekko mogłaś zginąć, ale trafiłaś na mnie. Let me suck your d***. Daddy! Małpa, jestem, siema. Ale nie, no właśnie, że pan się stała. Hej, mimo. Pracujesz gdzieś? Siema, pozdrawiam was tonem. Serdecznie. Na tonem? Aha, bo ty jesteś mechanikiem. Tak, długo? Tak. No już sporo, sporo roku. Okej, okay. No to my się musieliśmy przeciąć. Tak, tylko ja miałam blond włosy kiedyś. A teraz nie masz blond włosów? Nie, teraz mam takie pudrowe trochę. Mhm. Dobra, słuchaj, ja wiem, jak się kończą generalnie wypadki samochodowe, nie? No. Zawsze mogą wyjść jakieś anomalie po czasie. Zapisz sobie mój numer, w razie czego się odezwij. Albo ja zapiszę twój, tak będzie łatwiej. To może ja twój zapiszę. Nie, podaj mi swój, ja ci wyślę SMS-a, tak będzie łatwiej. No dobra. 173. No. 758 799. Jak cię podpisać? Hayley. Jeśli coś potrzebował na tonem, to możesz pisać. Tak, będę się odzywał. Uważaj na siebie. Jest, no tak samo, i sorki. Na razie. Pa, pa. A, widzisz, k***a. Okej. Okay. Okej, okay, let's go. Ja mam tu taką swoją miejscówkę, którą mam ologowaną. Pracuję, całe zioło jest ologowane, więc jak mi jakiś s***il doi stąd sadzonkę, to zobaczy. Nie! Nie, nie, BW, no proszę, k***a, proszę, nie, no złap się, k***a, tego drzewa, nie, małpa, proszę, nie, no złap się. Dobra, piszemy do Hayley SMS-a. Dobry. Dobry. Dzień dobry. Wie pan, co się stało? Przywieźli mnie tu i mnie boli ręka, bo się na ją przewróciłem. O k***wica, a jak to się stało, że pan przewrócił? No k***a, zapraszam. Czasami sobie pan idzie, nie? No. I pan straci równowagę, wtedy fizyka działa, ciała, masa, przyspieszenie. A to, nie wiem, jakiś banan był na podłodze, kafelkach, czymś, czy tak o. Poślizgnąłem się na takiej wiosce jednej w trawie, co żyła, ale nic z niej nie zostało. Która ręka? A. Dobra, to ja sobie tu podotykam, czy nie doszło do jakiegoś złamania. Wstępnie posmaruję altacetem. Jasne. I co dalej? No złamań nie wyczuwam, jeżeli coś by się dalej działo, to proszę przyjść na RTG i wtedy będziemy kombinować dalej. No dobra, no dobra. To dzięki, jego. Nie ma za co, wzajemnie. Halo! Siema, co tam? Co tam robisz ciekawego? Jak życie mija? Żyję, jeżdżę sobie, tu szukam czegoś tam, poszukam, ale znalazłem. A, bo ty szukasz generalnie pewnie zleceniodawców. A, jak najbardziej. Dobra, to rozwijaj kontakty. Słuchaj, ja jadę posadzić zioło. Mam sadzonkę. Dobrego weeda? Tak. Masz, dobra. Masz jakiś przepis? Nie masz pewnie, nie?
chyba nie mam przepisu, nie mam. Dobra, dobra, to jesteśmy w kontakcie, jak ktoś będzie dzwonił, nara. Tak się strzała. Nara. Znaczy, dzięki sobie. Siemano, ze mną wszystko okej, okay. Jak z tobą? Czy ona, czy atakować od razu, czy... Dobra, czekajcie, niech poczeka tak z 3 minuty, żeby nie wiedziała, że to nie jest taki easy case. Dobra, gdzie zasadzić sadzonkę, jakieś nieobwióz miejskie, w miejsce, które jest obwióz. Mateuszek nikt za 4 miesiąc suba, bo to wiecie, trzeba lampę postawić, to trzeba system nawadniający. Dobra, idziemy. Jak ktoś znajdzie tą sadzonkę zioła, to ma perma. A, zobacz, jak fajnie położyłem. Aha! O, już myślałem. Dobra, zainstaluj system nawadniający. Instalacja pompy wody. Jaki poziom wody chcesz utrzymać? Nie wiem. 50%. Dobra, to dajmy ulubioną Tomka liczbę, 69. Dobra, montujemy. Dobra. Lampa UV. Jasne, że chcę. A, lampa, kurwa, wiadomo, że działa. Ała, kurwa, co się stało? Dobra, mamy lampę. Dobra, i teraz najważniejsze, przyjrzyj się. Stan gleby słaby. Musimy coś z tym zrobić. Ile chcesz dodać? Aha, to ty możesz pokazać. Dobra. 43. A, kurwa, dobra, no, dobra, nie mówię. Kurwa, słaby, a nie mam więcej nawozu. Dobra, niech sobie rośnie. Dobra, idziemy sobie zapracować tutaj troszeczkę, może z kimś pogadamy. Trzeba odpisać duperce, bo to już za długo powoli jakbym olał. Mam to wszystko jak z tobą. No, jest okej, okay, teraz. Chory za... te sytuacje jak... Albo nie, kurwa, nie przepraszam, też nie podchodził pod pantofle. Głupio. Wyszło. Odpiszemy je za 2 godziny. Nie, no już teraz, wiecie, zrobiliśmy pierwszy krok, niech sobie nie myśli, tak? No, niech zadzwoni. Dupeczka. Stój. Ja cię znam. Odwróć się. Ty, czekaj, może cię nie znam. Odezwij się. Jak nie? Nie, czekaj. O co chodzi, jeżeli jesteś niemową, podnieś ręce. Na pewno? Nie? Nie, jak Harper. Chociaż jakąś młodą... Wyglądasz za młodo na Harper. Aaaa, wiedziałem, że cię sprowokuję, k***a, siemano. Robimy razem kursy. Za młodo. Aaaa, wiesz, jak podejść babę, powiedz, że wygląda staro, k***a. Wiadomo. Co tam? Przez 5 lat nauczyłam się jeździć samochodem. Właśnie, 5 lat cię nie widziałem, ja ale dalej się masz z psikelą? Co? Och, k***a. Myślałem, że się rozstaniecie do tego czasu, jak wyjdę. 3 razy się rozstawaliśmy. Tak? No. Dobra, opowiadaj. Dawno się nie widzieliśmy, możesz mi powiedzieć, co tam słychać. No i jednak się puścił, poszedł do pracy, normalnie znowu był szeryfem, no i co? Aha! Jakąś młodszą sobie znalazł, no to było. Młodszą? No ale ze względu na dzieci, no to mówię, no dobra, to wybaczę. Jaką młodszą? No jakąś rurę tam z szeryfów. Mhm. I on dupczył? No. On! No. A ty co tam? Ja? Ja 5 lat w więzieniu siedziałem, wiesz, o co chodzi, wszystkich gnębiłem. Nawet pocztówki nie wysłałeś? Jak mam wysłać ci z więzienia o zarostrzonym rygorze pocztówkę, jak tam k***a, jedyne co było to karaluchy k***a w celi. Słuchaj, Kodzi z Alcatraz mi wysłał. No ale Alcatraz to nie jest k***a ostrzony rygor, to jest k***a ostry rygor, ale nie aż taki jak tam był. Mówisz? No wiadomo. I co, i k***a, liście zbierasz u Martinka? Bo wiesz, że to Martinka firma, nie? No wiem. No, się ustawił. Przecież nawet tego. Starałam się o awans. U niego? Nie. Ja w sumie mógłbym nie zatrudnić, do niego zadzwonię. Łe, lecą te. Nie mam numeru do Martina? Mam, dobra. Też? A, mam. Gdzie poleciały? Mhm. Widziałam. Ale słuchaj, było. A gdzie Janek? No podejrzewam, że w tamtym mieście. Aha! Wszystko mu się nie podoba, bo co? Wyszedłem z więzienia, to od razu spalił. Coś z tym jest. Nie no, mówił, że to mu tęsknił. Za mną? Mhm. Słuchaj, w tamtym mieście jak byliśmy, to nawet jakiś był gościu, co grał na harmonijce, to jak to usłyszał, to powiedział, Boże, jakie to jest niezapadne małpo. Aha. Tak powiedział. No wiadomo, k***a, wiadomo, tak. Zarabia teraz mniej, cyferki się nie zgadzają, to k***a się tęskni za panem małpą. Jest dość potężnym panem małpą. No, wiadomo. Dobra, ja jestem ready. Idziemy razem. A pracowałaś w innych robotach? Nie. Mhm. Ta najlepsza. Ogólnie, moim zdaniem. W sensie, jak zobaczyłam tę pracę, to od razu wiedziałam, że to jest Martina, nie? No wiadomo, kto by mógł mieć takie wielkie cygaro. No, żartowałam z tym, że potrafię jeździć jak coś. A wiesz, że jak przyjechaliśmy, to Martin miał te auta wszystkie w elektryce? Wiem. Ale się jedno podpaliło na parkingu podziemnym i już powiedział, że to nie dobra być.
Nie dało się tego ugasić. 4 godziny, 3 zastępy straży pożarnej. Wiesz co zrobili? Wyrzucili je do rzeki, dopiero zgasło. Ale mało ludzi dziś w robocie. No, znaczy tylko jest spodek. Może i gdzieś inna robota oferuje lepsze warunki. Jak się pytałam tak ludzi, no to raczej mówili, że wszędzie to samo, nie? No bo tak powinno być, ale to ja nie wiem. Czy jak widzę, jak niektórzy rzeczą takimi furami, to ja nie wiem. A jak getto? Widziałaś getto? Widziałaś w ogóle co ten? Jaki budynek wybudowali? Przez czekaj 5 lat? Sekundę. No widziałam, widziałam. Wczoraj nawet na nim stałam u góry. Jak? Śmigłowcem? No, helikopterem. A, no to standard, nie? Standard. Ludzie wszędzie wlezą. Ty, ale jestem zachwycona tym wesołym miasteczkiem. Właśnie, ja tam jeszcze nie byłem. No, jest genialny. Już mamy plany, jak będziemy torturować ludzi. Co się ten? Co się zmieniło? Są moje ulubione samochodziki. Masz strzelnicę. Jedziemy do wesołego miasteczka. No, mieliśmy popracować. No, jasne. Po robocie. Dobra. No dobra, to jedziemy. Ja serio, super. To będę jakiś psychopata tam wczoraj był, ale... W wesołym miasteczku? Tak. Dzieci szukał? Tak, dziwny gościu. Ale co, że dzieci łapał, czy co? Nie, nie, nie. Do nas się jakoś przyczepiał dziwnie. Aha. Janek się wkurzył, związał mu nogi, położył go na torach i poszedł tam. No dobra. O, to szybki jest. Co? Szybki przyszedł. Kto to jest? Nie za szybkiego? Z getta? Nie. Do tego balasa! To mówił tak. Siemano, szybki. No co ty k***a? Siema szybki! Przepraszam, witam. Co jakiś menadżer, bo pisałem CV tutaj. Aha. Menadżerem nie jestem, wiesz, Martina też nie widziałem. Ty się nie znasz z koleżanką moją, przypadkiem? Nie. Nie znasz Harper? Nie kojarzę. No, nie poznaliście się, rzeczywiście, myślałem, ja że mnie tutaj... Nie panią. To szybki z getta jest. Co tam? Siema, Harper. Cześć, jestem szybki, tylko nie ściskaj mocno ręki, bo mam ortezę. Czajcie, że byliśmy na dachu getta. No. Ktoś tam na dźwigu auto zaparkował, k***wa. Na dźwigu? Ale, no, i stoi na dachu, ale to jest jeszcze chuj. Słuchajcie dalej. Próbowaliśmy zejść i w sześciu się spierdoliliśmy na drabinie. Ale że nikt nie mógł z was złapać drabiny, dobrze? Tak. I w sześciu się zjebaliśmy, nie? Nie, no wy na tym getcie to musicie parkour chyba poćwiczyć, mi się wydaje, jak wy na drabinie schodzić nie umiecie. Nam tak, ziomek mówi tak. Zaraz 15 osób spadnie. 10 sekund później on poleciał, potem ja, potem inni i tak w sześciu. No to nieźle. Wiesz jak się nazywa? A? Seks naturalna. Myślałem, że seks na dźwigu czy na drabinie. Dobra, jedziemy cygara sprzedać. Halo, siema. A, to był szybki. Zmęczyłam się słuchaniem. co ty, szybko poszło. Co za baran tu zaparkował, poczekaj. No ty mnie między innymi. Siadaj, działcha, siadaj. Ja na pakę normalnie. Na pakę? Ja myślałem, że obok siądziesz. Czekaj, się tam przyczołgam. I co z tymi dziećmi? No powiem ci tak, jeden w poprawczaku. No wiadomo. No niestety, nie podobaliśmy z Jankiem. A Ivy jest aktualnie u babci. A kiedy wraca? No mam nadzieję, że jak najszybciej. A co, na socjalce teraz żyjecie z Jankiem? Mhm. Głupio było, jak 5 lat temu wjechali, wszystko pozabierali, jest lipa w No głupio wiesz. Zrobili no, rozbicie. Tyle dobrze, że wiesz, kartka czysta. No ta, to teraz czas na licencję na broń i zostanie ja prawnikiem. Ja stwierdziłam, że właśnie idę do daju. Ty? Mhm. I co ty tam będziesz robić? Wskazywać przestępców. No dobra, ale to co, będziesz sędzią? Na przykład. Jak dobrze zapłacisz, to może cię nie wsadzę. Słuchaj, wiesz, możemy zrobić tak, że będzie to działało na zasadzie odwrotności. Ja wsadzę, ale ty wsadzać nie będziesz. Niczymy, nie zmieniłeś. Myślałam za 5 lat, ale jednak nie. A co się miałem zmienić? Co się miałem zmienić? Nie wiem, jak się popatrzysz. Ej, właśnie! Przecież ty dzieciaka miałeś. Ja? No. No miałem, ale kiedy? No, 5 lat temu, jak się widzieliśmy, to adoptowałeś przecież. Włosy zmieniłeś. A, że to małą różową! Różową? Niebieską. Niebieską. O, rzeczywiście. Ciekawe, co z tym dzieckiem. Pewnie skończyło w basenie, co? Wiesz, ja jej nie topiłem. Policja wjechała. Z tego co pamiętam, to zamknąłem ją w kominku. Chyba jej nie znaleźli. Tak, zgaszone, chyba jej nie znaleźli. A potem, no nie wiem, no chyba ją ktoś wyciągnął, nie? Widziałeś, jaki ładny salon tatuaży jest? Gdzie? No tutaj. Już jest? W miejscu, gdzie był mój, no, jaki ładny. Jedziemy zobaczyć po tym, jak sprzedamy, bo nie widziałem. Mhm. Od tyłu. Gdzie od tyłu, co ty? No od tyłu, wiec. Nie, tu. Sprzedawałaś już? No oczywiście, że tak. No to gdzie od tyłu?
Czyż tu idziesz? No załóż się. No tu? Ja... Wiem, bo dzisiaj już tu byłam. Nie, bo ten Martin to zamiast raz zrobić coś porządnie, to kurde musi wszystko pozmieniać, nie? I to. Do beczek się wkłada te cygara. Słucham, sam? Do beczek te cygara wkładamy, ja? Tak, dokładnie. Bo to są kiszone. Tak, kiszone cygara, wiadomo. Nie no, z tym dzieckiem kurde, no i nie widziałem. Ale wy też byś nie poznał już. Już jest duża? Tak, urosła. Już nie pyskuje? Czy pyskuje więcej? Tak. Nie no, pewnie więcej. Nie, no, ona nigdy nie pyskowała. A zbliża się do okresu buntu, zobaczysz jaka będzie pyskuwa. No jeszcze jest słodziakiem, ale nie tragedia. Jak Janek powiedział, że nie będzie kasetki robił. Że nie będzie? Że będzie z nią kasetki robił. Z nią? Mhm. Czyli tak. Dziecko od razu na złą drogę, tak? To poszedł, to po to przez 5 lat uciekł z miasta, żeby zostać policjantem, żeby zaś to spi***ć. No widzisz? A to wszystko przez ciebie. Jak przeze mnie? Bo on tak za tobą tęsknił. A ty za mną tęskniłaś? Znaczy ogólnie za miastem tęskniłam. Ale za mną! No tak! No, tak. Ja za tobą też. Już zawsze wszyscy skończymy w tym samym miejscu. No wiadomo. Dobra, pokaż ten salon. No właśnie też się zastanawiam, jak to musi wyglądać, bo to jeszcze nie widziałem w ogóle. Ale to co, jest jakiś duży ten salon teraz? Nie, nawet nie, że duży, ale ma dwa stanowiska. I jedno z leżenia. Wygląda tak samo. No. To taki super salon teraz jest? No fajny. To jest zaplecze. Ale zaplecze nie byłam w sumie. Takie zwykłe mi się wydaje. Nie, no fajny jest. I fajnie, że jest leżanka. Taka wiesz, rozłożona. Zawsze się tak musieli klienci wyginać na tym fotelu. Kurde, wydawało mi się, że może być lepszy. No okej. A nie ma gdzieś lepszych? No nie wiem, tylko ten na razie widziałam. Kurde, wiesz co? No. No to nie wygląda jakoś super imponująco tak naprawdę. No. Jest klimatyczny. No dobra. No dobra. Coś tu lata, jakiś śmigłowiec, człowieku. A co z twoją córą? Helga. Nie być. No wiadomo, żyje sobie gdzieś w mieście. Trzeba ją, muszę ją spotkać, bo nie, jeszcze jej nie widziałem. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No ale na burmistrzem jest, dalej? Czy nie? No, napisałem do dupeczki. I no. Mi nie odpisuje. Jaka dupeczka? No jakaś taka, co w nią wjechałem samochodem. Szybko zaczynasz od znajomości. No. Może za mocno wjechałeś? Nie, no wiesz, ona przyszła, ja tam leżę na ziemi, mówię, ała, umieram. Wyłudziłem numer i nie odpisuję. Możesz zadzwonić? Nie, to wiesz. To też bez sensu. Stalkerstwo to już jest. No. To nie dobra być. A może śpi. Czemu sobie robi taktyczną. Może. Może ta, może nie. Co mówiłaś? Janek się obudził. Janek? Mhm. Dobra. Teraz na niego zadzwonię. Robimy na niego napad? Możemy coś zrobić, no? To musimy coś wymyśleć. Burza mózgów. Wiesz, że można się z napaczkami powiedzieć, nie wiem. Czyli mu po prostu wystawić go jakoś? Tylko co robimy? No właśnie nie wiem, no właśnie nie wiem. Dobra, jedźmy po niego normalnie. A które auto nasze te? Jedź, to chodź, przebierzemy się na firmie, nie? I się z nim spotkamy. Gdzie jesteś? Okej, okay. A mógłbyś po mnie przyjechać? Na cygaro? Pa, dobra, jest na zbiórka. Kto głupie. Co, nie w humorze jest? No, brzydko mówi. Co ty? Zrozumiecie to, byłem pod komendą. No. Zabrałem radiowóz, ale potem sobie przypomniałem, że tam może być 150 kamer, więc wiecie co zrobiłem? Założyłeś maskę? No! Siema! Ale był zamknięty. Co jest, małpiosz? Kopela! Ty wyglądasz w ogóle? Jak wyglądam? Jak debil. Czemu? No, dobrze wygląda. Sweterki na ramiona to były modne w 2002 roku. Harper się podoba. Ale Harper to się wszystko podoba, tylko nie ja. Masz pieniądze na koncie? No może mam, a co? To się nie dziw. Chciałabym zaznaczyć, Janek, że to ja od początku naszego związku cię utrzymywałam, więc jakby to tak nie działa. Przepraszam bardzo, to ja w naszym związku pierwszy kupiłem wiertło i wiertarkę. Kto ci kupił Raptora? Mark Marlboro. Nieprawda. Prawda. Ty kłamiesz teraz. Nie, tak to zapamiętałem. Ja to... Dobra, nic nie warto dla ciebie robić, chłopie. Aha, słuchajcie, co ja mam plan. Się zmieniło? No ja... Co się zmieniło, Travis fucking Porter! Siemano! No, kazano mi k***ali, stary, co? Ale słuchaj, to i tak nie było twoje ja chciałem... Co ty p***ali, że chciałem pogotówkę do ciebie wpaść, jakaś pożyczka, nie masz pieniędzy? No... Ja jaki fryz, jak wygląda, człowieku? No, trochę zapuściłem, kazano mi k***ali, ale potrzebuję klameczkę, macie klameczkę? A ja mówię, kto to k***a stoi obok nas i podsłuchuje? Mówię, nie no, chłop patrzy ten... Zdjęcie jak zrobi. Jaką... Robimy tak. Ja ci klameczkę, a ty mi dupeczkę. Nie ma problemu. O, nie jest. Pierwszą klamkę musisz się wypiąć. Ciężkie czasy nastały, jestem na to gotowy. Ha, dobra, to koła, jaki nie? Jest plan? Dobra, ja wam może coś pokażę, co? No. Wsiadajcie do tej bryki. Czekajcie, przebrać. O, by było. Mieliśmy to zjeść. No,
to pojedziemy po drodze ja na jedzenie. Ja zrobić. Tak? No pewnie. Jutro? Ja robię codziennie, już mam taką srakę, że nie mogę na to patrzeć. No wiadomo. Jadę samochodem ostatnio, wracam z tego cygara i mówię, pierło mi się, ale tak mokro. Ja mokro. Nigdy w życiu patrzę, no jest problem. Po brązowej skóry nigdy w życiu nie miałem. Aha. Dobra, ja generalnie ostatnio dostałem taką... Przepraszam! Taką, no takie nasionko, które sobie wsadziłem do doniczki. Dzisiaj je zasadziłem. Paprotka? No paprotka. Bonsai! Zioło! Marihuana! A to ja się brzydzę narkotyków. No właśnie, ja też dlatego będę je sprzedawał. No dobra, to jest warte akurat. No i jest to posadzone, ale nie wiem jak to wygląda. Wziąłem to, zalałem wodą. Dałem tam system nawadniający, lampy UV. I paliłem to do środka lasu, tak sobie to niego nikt nie znalazł. No a i... popsikałeś na wszy? Nie, ale nawiozłem. Dobrze zrobiłeś, a gleba zmieniłeś, rozumiesz, kwasowość? No zmieniłem, ale tak wyglądała ten stan gleby na słaby. Wertykulację mogę jeszcze prowadzić. A ty się znasz na tym w ogóle? Na glebie? No. Na trawie? No, na tym, żeby ziemię użyźnić. Nienawidzę ziemi. Nienawidzisz? Nie umiem nic. Kurwa, co te... Ale to auto jest tragiczne, wiesz? Zajebiste jest. One jedzie i wpada w poślizg na prostej drodze. Tęskniliście za mną? Stary, opowiadaj, co się wydarzyło przez te 5 lat. Stary, no widzisz, nawet nie od razu z pełnego Bolingbrooks przyjechałem popracować trochę. Nawet nie zdążyłem kupić ciucha żadnego. No wyglądasz jakbyś... To ty chociaż na Bolingbrook byłeś, ty. Siedziałeś, rozumiem, tak? A, bo od Boba p***ałem grochówek, k***a. Dobra, a czemu siedziałeś? Ono się mała, k***a, jakimś typem zdradzała mnie, k***a. Wpadać na widzenia na prywatną celę, mieliśmy się d***ć, k***a, być zajebiście pięknie, k***a. Ale okazało się, k***a, że się d***a z Heinelem, k***a. Co? Po kontach na komendzie, no serio się mówię. Takie mnie plotki doszły, dostałem ryps, k***a. Heinel ruch... Tak, dlatego potrzebuję klameczkę i idę odp***ć k***lowi plano, muszę mu przestrzelić. Odetnę mu nogi, ręce i gdzie z tego szefa policji. Dobra, stary, przegiełapałe. Przegiełapałe. Ja rozumiem się, puścić. Przegiełapałe, ale nie, prawica. No mówię wam jak jest, no. A Harper, ty jesteś cały czas piś, czy wolna jesteś? Wolna, ze mną jest. Harper, wolna chcesz i ze mną. Skoczyć na jakąś kawę? Tak. Przestań, ty się zobaczysz, znowu się zaczniesz jąkać. Co ty? Ej, czy mnie nigdy nie jąkał? Właśnie, no. Przy Harper nigdy. A słuchaj, ile wasze dzieci już mają lat? A to prawda, w sumie tylko 11. Przy Harper się nie jąkałeś. K***a mać, no. A co, chciałeś adoptować? Zostaw Ivy w spokoju. Co? Spokojnie. Ale spoko, młoda od smurfetki będzie powoli dorastać. Tylko się zgubiła. No, tylko ją w piekarniku zamknąłem, jak wyjeżdżaliśmy, jak wyjeżdżałem co 5 lat temu. Jest szansa, że przeżyła. Termoobieg, 200 stopki i wiesz o co chodzi. Co ty gadasz? Czy wiesz, tak się robi karkówkę. No tak, no. No. Ale nie z dziecka. No nie, gdzie? A wy co robiliście? To, kasiać, to ja siedziałem, Te 5 wspaniałych lat. Powiem ci szczerze, ale Kleczku. Szczerze. No szczerze. W ostatni dzień, rozumiesz, poszedłem do twojego kasyna, wygrałem 11 milionów i wydaliłem stąd na 5 lat. A co ty kłamiesz? Harper mi powiadała, pojechałeś, zostajesz znowu policjantem. Co? Awansowałeś, robiłeś jakąś inną dupę, zdradziłeś ją, po czym do ciebie wróciła i ci przebaczyła. Tak było. Tak było? Mhm. Aha, to ciekawe. Jakoś sheriff office tam podobno wracałeś. Jak ty jesteś jak ty pracowałeś w policji, to może masz jakiś asortyment, jakąś klameczkę do trawiska? No właśnie, jedyne pierwsze co pomyślałem, rozumiesz, jak przyleciałem tu po 5 latach, że tak zastanawiałem, kiedy by się klameczka, jaka klameczka do trawiska. No, to nie ma opcji, że ktoś to znajdzie. Ja nie, ale mam nóż. I łom. No ja bym tu nie szukał, nie? Jakbym miał szukać dzieła, to nie, na pewno nie tu. Tak, ładnie. No tak, grząsko. Ała. Głupia. Dobra, tak jak się umawialiście, jak się umawialiśmy, bierzemy piszkele. Wykręcam ci ręce. Dobra, topimy go, myślałem, że co, że nie dopadnie cię tutaj damie sprawiedliwości. Masz p***anę, tak naprawdę nie ma żadnego dzieła. Byłeś policjantem, pojechałeś policjantem. Z kim się fejdupca na komendzie, dostałem gryps, widziałem, podnosi Wów. Wiecie, że byłem policjantem, nie? No. No, to łapy, kur... Dobra, to idziemy coś oglądać. Pytanie, czy coś urosło, bo jak sadziłem, to była pusta ziemia. A dawno to sadziłeś? Czy co wsadziłem? Czy dawno to sadziłeś? No, trochę tak. A, dobra, jest? Nie ma? Lampa została tylko. Coś mi p***dał już sadzonkę! Lampa jest tylko. I 2000 poszło się p***olić. Ej, a w ogóle wiecie, kto pracuje jeszcze w policji? Ej, zabrali mi doniczkę, tu leżała. Nigdy w życiu bym to nie szukał, a gdzie? Nie chcę nic mówić. Kilka lat temu, kilka firm, poważne samochody, niesamowite biznesy.
No. A teraz stoimy w czterech jakimś krzaku i glastym i szukamy jebanicznik światem. Nie, to mega. Prawda. Też mi doniczkę z widą, ja p***, ale idziemy stąd. Kawał, kawał.